pierwszej rundzie starań o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Suwałki przepadły z kretesem. Nie udało się uzyskać ani złotówki. Miasto nie poddało się, wnioski zostały złożone do drugiej tury konkursu, informuje Kamil Sznel. Tym razem wnioskujemy o kwotę blisko 26 milionów złotych na 3 zadania inwestycyjne, które wyceniamy na 53 miliony złotych. Mowa tutaj o dokończeniu budowy trasy wschodniej, czyli o drodze łączącej ulicę Wylotową z ulicą Sejneńską z budową wiaduktu nad torami. Mowa tutaj o dokończeniu budowy ulicy Krzywulka i o remoncie bloku sportowego w szkole podstawowej numer 5. Nie da się przewidzieć, jaki będzie werdykt konkursu. Do tej pory suwalskie pomysły i projekty zazwyczaj cieszyły się doskonałymi opiniami i ocenami. Ale jak pokazały wyniki pierwszego naboru, pasmo sukcesów kiedyś zaczyna się rwać. Czy władze miasta na taką ewentualność są gotowe? Mamy nadzieję, że przynajmniej na część z nich środki zostaną przyznane. Jeżeli będą przyznane, oczywiście będą wykonane w tym roku. Jeżeli nie, to będziemy poszukiwać dla nich innych źródeł finansowania, bo te inwestycje bezsprzecznie chcemy i należy je wykonać, zatem absolutnie nie będą one porzucane, jedynie odsunięte w czasie. W ratuszu nie udało się nam ustalić, w jakim terminie poznamy wyniki drugiego naboru wniosków.